Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z The City Skylines z PlayStation 4 Industries. Jak ja uwielbiam tę nową funkcję rozwalania wszystkiego, co jest na drodze, kiedy się jedzie samochodem. Dosłownie wszystkiego, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak te wszystkie pachołki. Rozjeżdżam ze mną, jak taki traktor jadę. Kombajn. Tylko, że to się despawnuje od razu, więc nie jest aż tak zbytnio fajnie, ale dobra. Tak czy siak, nazwałem naszą dzielnicę Uzdrowisko od jednej z propozycji. Kolejne propozycje będę wykorzystywać w kolejnych, oczywiście, naszych użyciach. I tak, czy my to już mamy? Mamy. Mamy wyciszone autostrady i od tego sobie zaczniemy. Znaczy, zaczniemy zaraz od ankiety jeszcze, tak? Bo ankieta też była do zrobienia. Więc zaraz się ankietą też zajmiemy. Aha, czyli jak jest tutaj punkt poboru opłat, który za chwilę postawimy po drugiej stronie, to nie można stawiać całej reszty. Okej, okay, dobra, niech ci będzie. No i tak, chcieliście, żeby dalej nasze... żeby kupić ten kawałek ziemi. Jako trójkę go wybraliście, więc proszę bardzo. Trójeczka. Ale ponieważ... tak, doszliśmy już do pociągów. To jest bardzo fajne, tam jakieś... to tak, luknijmy sobie jeszcze na całe tutaj nasze wydobycie. Dziś rozbudujemy sobie naszą kolejną wielką, wspaniałą farmę, tak? Co nie? Będzie ogólnie bardzo fajnie. Natomiast tak, tu jest na przykład ropa pod wodą. Ciekawe. I ogólnie ropy to zbytnio nie ma. O, tam jeszcze jest jakaś. No ale umówmy się, ropa pod wodą to jest to. Znaczy teraz kolejna zabawa pewnie będzie. Chociaż czekaj, najpierw trzeba wydobywać ropę na ziemi, czyli pewnie pójdziemy w tym kierunku. Ale te górki mnie bardzo zainteresują też do wydobycia. Więc ankieta kolejna w dzisiejszym odcinku, a mianowicie macie... macie dużo opcji do wyboru, tak? Macie aż 6. Czyli macie dwie ankiety, tak? Liczymy oczywiście do 6 okienek. I tak, mamy pierwsze okienko. To jest na połączenia wodne, co fajne, i lotnicze. Mało jest miejsca do zabudowy i jest dużo tych właśnie podwodnych wykopalisk. Tutaj głównie. Dobra, dalej, kolejne. To jest jedynka. To jest dwójka. Mamy połączenia kolejowe, lotnicze i promowe, w sensie statki. Jest trochę zabudowę, jest lasów trochę i jest trochę rzeźnej gleby. Dalej, kolejny. Tutaj tylko są połączenia lotnicze, ale tak jak mówiłem, tutaj są te fajne górki właśnie do tych wykopalisk, jakichś takich fajnych bełchatów byśmy sobie zrobili, czy takie różne rzeczy. To tutaj. Tu kolejne z kolei mamy. Rolnictwo, bardziej to zbudowa. Autostrada, którą na pewno kiedyś kupimy, bo ona jest po prostu bardzo ważna, bo to jest ten węzeł. I on się w końcu zacznie zacinać i trzeba będzie go przebudować, więc to jest na pewno do zakupienia. To jest to tak, to 1, 2, 3, 4, 5. Piąteczka. Tu jest dużo lasów i trochę żyznej oczywiście gleby. Połączenia lotnicze są, czyli jakieś może byśmy zrobili lasy, przemysł leśny. Tu jest z kolei też dosyć dużo, tu jest ta ropa. Tak, tu jest ta ropa, do której na pewno będzie trzeba pójść i byśmy może zaczęli sobie wydobywać już jakąś naftę, czy coś z tego typu, jakiś taki przemysł. Dobra, niech będzie. No to wy piszcie w ankiecie, które wybieracie, to jeszcze raz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macie dwie ankiety, więc głosujecie w jednej ankiecie, prosiłbym, żebyście głosowali i na jeden z tych numerków. Dobra, teraz my dochodzimy sobie już do odcinka i ponieważ zakupiliśmy sobie tutaj bardzo dużo przestrzeni, no tak, zaczniemy od czegoś, co nie jest z tym związane, czyli od wyburzenia tej autostrady z przyczyn technicznych, rzecz jasna. Przyczyny techniczne to, że tak, tutaj będzie nasze... tak, tutaj nie będzie tego. Tutaj się zastanowimy, jak to zrobimy, ale tu prawdopodobnie tego za chwilę już nie będzie. Tu, to trzeba wyburzyć i tu będą nasze bramki do wjazdu do miasta. Tak, znaczy w sensie do wyjazdu, no bo żeby wyjechać też trzeba zapłacić, co nie? A nie tylko za wyjazd. Nie ma tak łatwo w moim mieście. No i teraz tak, trzeba jakoś to ładnie tak postawić, żeby ładnie też odjechało. No i do tego są potrzebne nie nic innego jak linie pomocnicze. Teraz na skutek się przydają, no i oj, ale mi tutaj lagowało, zapisywało się coś po prostu. Nawet nie coś, tylko wiem co.
Dobra. No, chyba jeżeli będzie to tak, będzie dosyć dużo przestrzeni w ośrodku, co fakt, to fakt, ale będą mogły być nowoczesne węzły drewniane, więc ciekawe. A, możemy wszystko robić. Dobra, już się zastanawiałem, czy jakiegoś przemysłu jeszcze nie możemy kręcić, ale nie, wszystko możemy już, wszystko już można robić. No i to jest w tym kierunku będzie wjazd. Tak, dobra, idealnie postawione. I z kolei stąd będzie właśnie taki podobny zakrętas, jak jest tutaj zrobiony, tylko tak, wyłączmy linie pomocnicze, to ustawmy, jak powinno wyglądać. I tutaj, czekaj. Tu i tu. No może trochę przesadziłem. Czekaj, tak i tak. Okej, dobra, tutaj całkiem ładnie to weszło. I tutaj nawet sobie zrobimy jeszcze miejsce zawrotu, co oznacza, że jeżeli przestawimy... Nie zlokalizujemy ciebie. Ja wiem, gdzie ty jesteś. To zrobimy, tak. I tu zrobimy wyjazd. To będzie wyjazd bezpłatny. To mi się mało podoba. Inaczej, to mi się nie podoba. Nie, to nie. To nie będzie wyjazdów bezpłatnych z miasta. Nie, na to nie pójdę, na taką ugodę. Zapomnijcie o tym, mieszkańcy. Nie będzie darmowych wyjazdów, bo damki muszą być, tak? A jakoś muszę zarabiać. Więc to przestawimy tutaj, proszę bardzo. I tutaj, czekaj, tu był ten handel, to niech będzie ten handel jak był. A tu będzie przemysł. Tu i tu. Tylko sobie dajmy pędzel, bo pędzel się fajnie to wszystko robi. Dobra, daj, tak. Teraz tu wyburzamy dosyć dużo rzeczy, bo to. Znaczy to akurat nie trzeba wyburzać, ale to na pewno. I tutaj będzie to sobie właśnie jechać na nasza nowa autostrada. Czyli to wszystko, niestety, bye bye. I tak, stąd. Pójdźmy sobie na razie podwójną autostradę. Za chwilę będziemy myśleć o niej trochę w innym kontekście, więc na razie podwójna może być. Tu tak. I tutaj sobie dojedziesz tutaj. I będzie to sobie wszystko tutaj ładnie, pięknie dojeżdżać. Na razie dotąd. I w przeciwnym kierunku. Ona jest dosyć dużo odsunięta od tego. Czy to jest to miejsce, gdzie mamy jechać? Nie, to już trochę przesadziłem. Dobra, tak sobie zrobimy. Wydaje mi się, że to jest taka odległość. Tutaj to. I tutaj tak. I tutaj pięknie dojeżdża. Tak, rozwaliliśmy sobie ścieżkę tą naszą rowerową. To nie znaczy, że tutaj nie powinna być jeszcze ścieżka zwykła też. Ale to za chwilę. To teraz tak. Swojego teraz się zastanowiłem, że tutaj można byłoby zainwestować w 4 pasy, bo w końcu tutaj są 4 pasy, co nie? A tu byłoby 3 pasy, bo tu może być faktycznie większe użycie tej autostrady w późniejszym naszej rozgrywce, więc proszę bardzo, macie tutaj 3. I na razie będą 3, później będzie można poszerzyć do nawet 4 pasów. Jak to tam, co tam woli. Dobra, tak, to jest zrobione pięknie. I teraz tak, tu był wyjazd i tu będzie wyjazd, jak był wyjazd. Bo nie chcę usuwać tego typu rzeczy. I póki co damy tylko tutaj powiększenie na zjeździe, tak? Nie będzie go tutaj później, tylko jest powiększenie na zjeździe, żeby to dobrze zjeżdżało. Dobra. Tutaj będzie natomiast zjazd. O, dokładnie. Coś takiego. I gdzieś musimy jeszcze zrobić tutaj wjazd. Ale nie, to tutaj tak to nie wejdzie. A, i w ogóle można jeździć... trochę już lepiej zrobili i da się wjechać w tunel w ogóle. Ale tak zaraz wam pokażę. Okej, czekaj, było. Nie, tak, tak masz już zrobić, tutaj wyjechać. To my zrobimy to w ten sposób. Że tutaj dojedziesz tak. I tutaj będzie... Nie, ciach. Czekaj. Ciach. I tu będzie ciach. Dobra, to nie weszło mi. Zaraz nam się Forza skończy. Mieliśmy 50 tysięcy, ja tego przypominam. Jak zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, ale stwierdziłem, że przebudowa tej autostrady byłaby dosyć potrzebna, więc... A, i oczywiście jak się macie pomysły na nazwy dla ulic, to piszcie. Ja tam sobie też w międzyczasie czasami coś dodadzę. Ale to wiadomo, żebyście pisali. Dobra, przejdźmy do budowy w ogóle. Czy ja włączyłem? Nie włączyłem. Tak mi czegoś brakowało, zegarka. A, powiedzmy, że nagrałem już 10 minut. Czy tam około 7. No, powiedzmy. O, ciekawe. Dobra, ale to wyłączmy sobie. Będzie mi tutaj lepiej to podskakiwać. Dobra, to jest na takiej wysokości. Dobra, no i za chwilę powinni zacząć już normalnie korzystać z tej obsługi. Tutaj
I póki co nie ma faktycznie tutaj dojazdu do tego, bo autobus się jakiegoś tutaj dojeżdża, nie wiem jeszcze jak. Jakoś dojedziesz. A, nie ma jak tu przyjechać, no dobra. To jest większy problem. Faktycznie, tego nie, na to nie zwróciłem uwagę, że zrobiłem tutaj dużo rzeczy, ale zapomniałem najważniejszej. Czyli tak, po pierwsze tu będzie taki zakręcik. O, dobra. W ogóle wam pokażę, mam nowy patent na zwalczanie świateł w moich miastach. On jest o wiele przyjemniejszy niż wyburzanie. Znaczy, no nie działa tak dobrze jak wyburzanie, ale zobaczcie. Wchodzimy sobie w typ prowadź. Mamy nasz wspaniały garbusik. Jedziemy sobie. Ciach, ciach, ciach. I po światłach. Dobra, to nie? Oczywiście powstają jak się z tego wyjdzie, więc faktycznie i tak trzeba je wyrzucać. Ale zawsze bardzo miło, że coś takiego oddali. Bo mi się to bardzo podoba. Że mogę tak niszczyć teraz to. Dobra. Czekaj. Tu jest chyba siatka, tak, tu jest siatka. Dlatego tak dziwnie działało. Raz, dwa, trzy. Na trzy jak wyjdziemy, to już będzie wystarczająca wysokość. Powiedzmy, że dojedziesz no dotąd i później będzie w dół. No może być nasz nawet dotąd. I stąd będzie trzeba zrobić właśnie to samo. Z tym, że tutaj aktualnie zrobimy tak jak to będzie działać. Tutaj to jest niewłączone, dobra. Czyli to po prostu nie da się tego zrobić. Czyli tu będą takie zakręty. A tu będzie taki wjazd. To nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby nie było, niż brak. No i tak, to do prądu chyba już właściwie nie można wyburzyć ten drut. Tak mi teraz się zastanowiłem. Bo on i tak jest tutaj cały pociągnięty i się cały świeci. Więc jest dobrze. Przez bramki przechodzą ceny. No, bardzo dobrze. A, no i za wyjazd też oczywiście na maksa. No drogówka czy pomaga? Bo jedna osoba pisała, że pomaga u niego w korkach. No, powiedziałbym tak średnio. Dobra. To sobie zrobimy coś takiego. I miejsce do zawracania. No tutaj aktualnie jest, no niech już będzie. Bo trzeba jakiś zrobić przejazd z jednej strony na drugą. To może po prostu zrobimy sobie tutaj gdzieś zjazd autostradą. I tyle. No. Dodajmy sobie tutaj zjeździk. I tutaj. Chyba, że tu mi nie wejdzie. No, teraz sobie na wieżę zakręcimy. Jak chcę nie wejść. O, prawda, świetnie. I tutaj krętą, no kręta już. Chcę, żeby to też ładnie wyglądało pod ziemią, co nie. No i pięknie wjazd, dojazd. I to można by wyburzyć po prostu. I tylko trzeba jeszcze tutaj oczywiście wyciszyć to. Bo nie chcę, żeby mi tutaj hałas i tak dalej to wszystko psuło podejście do życia. Dobra, tutaj jest dobrze. Tutaj cztery pasy, tu cztery, cztery. I tu będą cztery, tak? Bo tu mają być też cztery, tu mają być cztery. A tutaj trzy, 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 no i trzy. I tutaj też zaraz dam, żebyście się pobudowali już. Więc proszę bardzo, macie wjazd. Tu nie ma świateł, co nie? Nie ma. Ale taki trochę jest... Nie, czekaj, trzeba to jeszcze przebudować. Mhm. Bo oni tutaj wyjeżdżają, co prawda całkiem nieźle już. Ale to jeszcze nie jest to. Idealnie będzie. Tak, to jest jeszcze to do droga, więc tą drogą trzeba jeszcze uważać. Żeby mi tutaj o nie weszła. O, idealnie, o, nie wykręcimy tutaj. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj ładnie wykręci. I tutaj też będzie ładnie wykręcało. Dobra, zróbmy to w ten sposób. No, miejmy nadzieję, że nie będzie problemów. I nawet nie trzeba tutaj nic wyciszać, bo tutaj to właściwie no, wiemy jak to jest. No ma tak, tu wybórzmy na jedną ścieżkę. Bo ja jestem przekonany właśnie, że tutaj ludzie z niej korzystali. Ale jestem też przekonany, że handel by się chciał tu bardzo chętnie pobudować. Więc dajmy miejsce dla handlu. O, dokładnie. I tutaj też nawet przy tym, to jest jakieś takie dziurka mi się zrobiła. No, no, dobra, już nie będzie. No i widzimy, oni tutaj, wszyscy na nie wykręcają tą autostradą. Jest, ponieważ dajmy tutaj dużo wjazdów, to teraz będą powoli to wszystko wjeżdżać, ale no. Miejmy nadzieję, że nie będą się robić tworzyć jakieś duże kotki. Dobra. Przemysł, przemysł, przemysł. O,
pełny. A temu brakuje. To jest jakieś chyba nieporozumienie. A, bo on ma 5 ciężarówek, z czego one gdzieś się wysyła. No i właśnie tutaj tego nigdy nie mogę zrozumieć. Bo jak, czekajcie, bo jak weźmiemy na pusty... Czekajcie, bo tu się robi problem, który mam też normalnie w dużym, drugim mieście. Dobra, to nic mi tu nie wytłumaczy. Okej, okay, to dobra, to tak. Mamy budynki unikatowe. Obszary, bla, bla, bla. Leśnictwo, rolnictwo, można eksportować. Można importować, dobra. A jak chcę to eksportować, to jak ja żem to robię? Bo to jest trochę już takie... domyślny tryb działania magazynu. No, zrównoważony, tak? No to on tu powinien być pewnie pełny, co nie? No właśnie, gramy na pusty, to zacznie się opróżnić. I tyle. I tu jest właśnie ten wielki problem, z którym nie wiem co zrobić. Ciekawe wyjeżdża, tu jest taki garaż po prostu na środku. Okej, no ma, ty już tu nie działasz. I co? Jedzie, no jedzie ciężarówka jakaś, ale... ale wszystko na razie się odbywa za pomocą importu i to mi się strasznie nie podoba. Chyba na razie z tym nie będę mieć zbyt dużo co do zrobienia. No ma, dajmy sobie tutaj jeszcze z jedno pole. I jeszcze z dwa tutaj, żeby to tak ładnie zamknąć. A nie, tutaj będzie jedno małe takie. Za czwóreczkę. A, przyspieszmy sobie w ogóle czas. Bo tak on trochę tutaj jest spowolniony. A wy nie macie wody z kolei. No dobra, macie tutaj wodę. Jak ktoś wie, co zrobić z tym, żeby oni tutaj właśnie nie zrzędzili, no to napiszcie w komentarzu, bo jestem... bo to jest mój wielki problem z tych wszystkich miastach, z industrii, bo nie wiem zbytnio tutaj jak z tym, jak to zwalczyć. Przesuwana ilość produkcji, o! A, czyli jednak to coś daje. Tu jest, będzie 0. Czyli jednak rzeczywiście coś to daje. Bo tutaj jest 15. Tu będzie 44, czyli będą już szybciej pracować. A tu jest max. No wiadomo, że oczywiście to będzie bardziej pracować. Ale no dobra. To teraz wszystko tłumaczy, że to faktycznie ma jakiś sens. No dobra, to jest potrzebne 10 tysięcy dla baraków. Co nie? W ogóle jak tam baraki są? Tutaj wstępne miejsca 0 przeedukowanych pracowników. Dobra, wiem co trzeba zrobić, żeby oni byli przeedukowani. 34 na 40 pracowników, a tu jest 28 na 48. No dobra, no to całkiem nieźle działa. Dobra, jak tam nasza piekarnia? No właśnie z tymi produktami zwierzęcymi się z tym nie zrobił problem. Ale widzę, że już idzie jakaś ciężarówka. I dowiozę akurat to, co było nam potrzebne. To bardzo dobrze. I... to, czego jest teoretycznie najmniej, bo można będzie dowozić jakoś, ale też jeszcze się nad tym będę zastanawiać. No i widzę, że jedzie kolejna ciężarówka. Tym razem z czym? Z... starczy do piekarni, właściwie średnie pole uprawne. Aha, dobra, no dobra, to mniej więcej rozumiem. Czekajcie, jak to się robiło? A, tutaj wbierze się drogi. I widzimy co gdzie dojeżdża. Nie, klikamy to. Okej, okay, nie, bo myślałem, że jakoś można zerknąć jeszcze. Teraz przy tym tutaj coś dojechało. Okej, okay, hamonka dojechała, tak mi się wydaje. Tu jedzie kolejna ciężarówka, jakaś już większa. Małe pastwisko, ciężarówka do przewozu zwierząt. Okej, okay, dobra, niech będzie ci. Jedzie kolejna ciężarówka, no to nie, całkiem nie, że tutaj już działa. Z młyn. Dostarcza produkty mączne do piekarnia. Okej, okay, dobra. No to nie, jak widzimy, jak tutaj to całkiem nieźle działa. O, produkty zwierzęce dojechały. Czyli jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No w ogóle, na którym mamy poziomie? Na czwartym mamy. I co trzeba zrobić, żeby wejść na kolejny? Więcej pracowników, a reszta się zrobi. No i zaczęliśmy mało zarabiać. No, dobra. Akurat to jest dosyć mniej więcej rozumiem, czemu tak się dzieje. Dobra, no to tak, więcej mąki. Dajmy sobie tutaj więcej mąki. Tylko, że do mąki jest potrzebne 15 tysięcy, które za chwilę będziemy mieli. Tak w sumie to te z mąką i to wszystko można było postawić po drugiej stronie, a tutaj, żeby w wypadzie to się produkowało.
To nie jest taki zły pomysł nawet, wiecie. Albo gdzieś nawet na obrzeżach, tak jak tutaj jest, gdzie faktycznie nic innego nie będziemy mogli już stworzyć, budować z tego. Dobra, to jest nawet dosyć dobry pomysł. Macie tutaj, proszę bardzo, mąkę. I tutaj zaraz można postawić sobie jeszcze rzeźnię. I zobaczcie, w ogóle rzeźnia się nie wchodzi na cały ekran. To też jest dosyć taki dziwny bug, bym wręcz powiedział. To jest mleczarnia. No nie widzimy nawet, co to jest. Mleczarnia, no właśnie, pamiętam, że to jest mleczarnia. A to jest obora. Chyba, że postawimy sobie tutaj dwie obory, albo po prostu pastwisko. Może pastwisko. Czekaj, bo to ma jakąś tam produkcję. Gdzie to jest? 24 tygodniowo. To jest 56 tygodniowo, to jest 40 tygodniowo. 32 tygodniowo, to jest 32 tygodniowo. To jest 40 tygodniowo. I to jest 38, czyli nic nie przebije dużego pastwiska. Pastwisko ma to 24, okej, dobra. Czyli to już jest lepsze. Czyli każde jest lepsze właściwie. Może mleczarnię byśmy sobie w sumie postawili jakąś, bo nie mam żadnej mleczarni. I za chwilę nam popyt w ogóle wybuchnie, więc trzeba się zająć popytem. I tu jest taki mały lasek, więc z tego lasku pewnie też będziemy korzystać. Może niekoniecznie dzisiaj, ale jakieś laski trzeba mnie zrobić na pewno. Powiedział o laskach. Oj, w ogóle mamy już te drogi nowe. O, to bardzo dobrze, bo no właśnie, tutaj chciałem dać ze ścieżką rowerową drogę. Bo dzięki temu tutaj jak jeżdżą nasi tutaj właśnie ci, to będą rowerzyści, to będą mogli tutaj jechać tędy. Chociaż tutaj w sumie zaraz będą bambaje, dobra, to nie będę aż tak daleko ulepszać. No, zaraz puścimy może tutaj bambaje po prostu. Aha. Dobra, ale póki co dajmy, żeby się ludzie budowali bardziej. I ludzi wyślemy aktualnie w tym kierunku, bo tak, bo tu się będzie kończyć nasza dzielnica. To się nasz przemysł. Czy nie? No to tu sobie damy. Właściwie to tutaj można już ulepszyć drogę do takiej zwykłej. O. A tutaj z kolei będzie nasz przemysł. Co oznacza, że wyłączyliśmy kątowe, bo się tak zaczęło bujać dziwnie. To jest jakoś tak dziwnie zrobione. Ale nie ma, to akurat nas mało interesuje, bo tutaj już nie będziemy zbyt dużo budować dalej. I tu jest nowa dzielnica, więc nazwa dla nowej dzielnicy, proszę bardzo, piszcie w komentarzach, bo to w ogóle nie wchodzi mi to aż tak dobrze. Więc jakby coś możecie pisać nazwę dla nowej dzielnicy, tutaj, proszę bardzo. Tutaj chyba wydaje mi się, że to ja wcześniej tutaj to lepiej ulepszyłem. Że to lepiej wyglądało. Albo, a ja wiem, może ja to robiłem poza odcinkiem. A poza odcinkiem nie zapisywałem rzeczy, które robiłem, tak. Bardzo prawdopodobne. No, to ja tak czy siak. Nowa dzielnica, piszcie w komentarzach, jak ma się nazywać. Oni będą mieli już drzewka, więc będą już o niebo lepsi niż ci poprzednicy. I tu z kolei damy sobie zjazd w dół. I będą mieli przejazd. Ja wiem, tutaj był taki sklepik, tu będą inne sklepiki. Tak, i tu się fajczy. W ogóle, jak jest z naszym fajem w sumie? Bo tak teraz się zastanawiałem, że mamy jedno na całe miasto. To może by się przydało, że postawić drugie. Mamy już nawet dwie poczty na całe miasto, a tego zero. Dobra. To się przyda. No i tutaj będzie się kończyć nasza dzielnica. Z czego tutaj jakoś trzeba będzie ich odgrodzić od tego jeszcze. Nie wiem, jeszcze się właśnie na tym zastanawiam, jak to zrobimy. Ale no dobra. Może jakiś po prostu handel tutaj postawimy, tak. Handel aż tak bardzo nie będzie marudził się. O. I tu oni będą mieli taką drogę. Tu będzie dosyć mała dzielnica, wbrew pozorom. Dobra, czy tu jest w dobrym kierunku, to wszystko jedzie? No wydaje mi się, że w przeciwny. O, tak jakoś będzie trochę lepiej. I tutaj całość, poza tym tutaj paskiem, będą budować się ludzie. Więc proszę bardzo. A, bo to będzie zaraz mleczarnia jeszcze, no tak, zapomniałem. No ma, na to się postawi i to będzie, tak? Czy to jest mleczarnia? Nie, to jest młyn. I młyn ma za mało surowców, a to wszystko jest pełne. I weźcie to, zrozumcie. Bo ten niby działa jako zrównoważony, ale nie wiem, jak on działa właściwie. Bo on cały czas importuje i tyle.
No to tak, to dlatego teoretycznie już powinno coś jechać. Jedzie gdzieś z daleka. A te... A, mają za dużo ciężarówek, które wyjechały gdzieś. I nie mają jak teraz wrócić. Ale bugi. To jest dziwne, powiem wam. Tego to się zawiesza, bo ciężarówki wyjeżdżają. Jakby dało się jakiś dać przepis, żeby zakaz był eksportu. W sensie przez te same budynki z siebie, bo one eksportują same z siebie. Przez to działa jak działa. Ulepszona logistyka. Parkowanie i planowanie dostaw staje się bardziej wydajne, zaawansowane system inwentycji i śledzenia pojazdów. Zwiększa pojemność magazynu budynków, pozyskiwania surowców i zakładów przetwarzania o 20%, zwiększa koszty. BHP, lepsze zdrowie, lepsza automatyka z produkcji, wzrost kosztu utrzymania. Okej, no dobra. To nie ma nic takiego. Bo jak damy ten na pusty, to on się będzie cały czas opróżniać, z tego co rozumiem. Chociaż niby jest na zrównoważony, może po prostu trzeba i dużo postawić na zrównoważony. I wtedy będą faktycznie dobrze działać. Może coś w tym jest. To postawmy sobie jeszcze jeden tutaj. Na zrównoważony, dokładnie. I może to będzie lepiej działać. Ale nie wiem. Nie wiem, bo się nie znam. Dlatego, bo wszystko to kurczę się importuje. Ja tego nie rozumiem, bo to się nie powinno importować. Bym nie chciał, żeby to się importowało. No dobra. Pójdźmy może sobie dla odstosowania. W ogóle która jest minuta? No, dobra. Tak tęga ta minuta. Kiedy będziemy mieli w ogóle kolejny kamień minowy? Od 7000. I będzie metro? Dobrze zauważyłem? Metro. I sterowce, i cluster IT, biura będą. Okej, dobra, biura by się przydały. Uniwersytety, jakieś tam edukacje właśnie, jak tam edukacja? Nie to. Edukacja, no na poziomie takim, no mniej więcej. Średnia tak trochę gorzej. W ogóle tą mleczarnię próbuję postawić od paru minut. I jeszcze tego nie zrobiłem. A poczekajmy teraz już na tą mleczarnię. Wejdzie mi tu i będzie git. Trzeba powiększyć niestety miejsce dla ludzi. To chwilę potrwa. Przyspieszmy to jeszcze bardziej. O! Od razu, dać, tylko trzeba było przyspieszyć i od razu zaczęli pracować. Tężniej. A tu sobie z kolei damy ścieżkę, też żeby nie było, bo tu jest bardzo bliskie dojście, a nie będą go mieli, jeżeli my go nie zrobimy. Dalej. Takiej, co? O! Wejdzie to, czy nie? Nie, tu. Dobra, mamy. Weszło, proszę bardzo, macie. Dobra, to mają ścieżki, mają dojście i tutaj się zaczynają robić duże ruchy. I tu nie wiem, czemu nie ma też oświetlenia, ale no dobra. To tak, tu dajmy sobie na razie, bo nie wszyscy muszą tędy jechać, żeby gdzieś dojechać faktycznie. I to jest dosyć duży problem. Jak tam w ogóle ta dzielnica się do powiększenia kolejnego? No całkiem nieźle, więcej ludzi trzeba ciągnąć. Aha, i teraz wszyscy jadą tu, to zapełnić, tak? I to się nawet pewnie importuje, co nie? Praktycznie zrównoważonym powinno być to tak mniej więcej zbalansowane, a widzimy jakie są efekty. O, właśnie o wilku mowa. Kolejny jest już pełny. Dobra, przeliczmy sobie jakiej to jest długości. Okej, to jest 180, to będzie 200... 360, takie odległości. Kolejną drogę. 360, tak? Dobrze mi się wydaje? Lub nie? W sensie, wystarczy, że będę chciał postawić... O, dobra, dobrze jest. W ogóle trzeba było postawić szkółkę. Okej. O, i mamy dosyć dużo forsy. To sobie postawimy ten budynek. A nie? 25 tysięcy, dama. To poczekamy chwilę. Dobra, ty tu. I stąd jedziesz dotąd i tutaj się łączysz.
Okej, okay, dobra, może będą bardziej z tego lepiej korzystać. Kto wie. W sensie, że będą jechać tu, tędy, zamiast wjeżdżać w te małe gruntowe. Tak, jadą już tędy. No jeszcze na razie wszyscy tędy jadą, ale za chwilę będzie już to lepiej działać. Z fajnego, może moglibyśmy sobie nawet zainwestować. Czekaj. W połączenie tego. Znaczy, to tak nie powinno być połączenie, ale póki co możemy. I stąd zrobić dojazd tutaj. No, dobra. Możemy takie coś wmontować. Bo oni tu będą... O, właśnie o tym mówię. Tak, i trzeba będzie tutaj... O, to jest dobry pomysł. Zrobić własny wjazd tej dzielnicy na tą autostradę. No bo to się tak zaczyna kotkować powoli. I to się robi aż nieciekawe. O, i wy nie macie wody. A wy nie macie, ponieważ nie wytwarzamy wystarczająco wody. Podnieśmy do 90%. Dobra. Całego nie wiem jak wy, ale ja te odcinki te, żebym mógł nagrywać i w ogóle nie kończyć. Jest, możemy postawić 25 tysięcy, za chwilę nam skoczy. Wbije. Mamy już właściwie. Więc tutaj możemy postawić taki budynek. I co on daje właściwie? Czekajcie, warsztat naprawczy zajmuje się utrzymaniem budynków przemysłowych, zwiększa ich poziom wykorzystania i zmniejsza straty budynków. O, to straty, to mi się podoba. Każdy warsztat naprawczy zwiększa pojemność magazynową budynków przemysłowych o 5%. Budynki pomocnicze należy umieszczać na obszarach przemysłowych. Okej, dobra. 75 miejsc pracy to też całkiem nieźle. To razu nam tutaj... tak, pracownicy do następnego poziomu, bo to już będzie piąty poziom, więc będzie już max. Teoretycznie. I w ogóle zarabiamy, to nie? Z tego? Tak, 4000, no to nieźle. Jak tam nasza mąka? Chyba będę mógł podnieść do 115%. Bo nawet od razu więcej będzie zarabiać przez to. Nawet coś tam sobie zimportował, nie wiem. Trochę mi się to mało podoba, ale no, niech już będzie. A, i jak będzie tak szybko produkować, to nasze... czekaj... wyroby cukiernicze będą się mogły trochę składować, ale z tego co widzę cały czas się sprzedają, więc jest dobrze. No ma, no i popyt się powiększa, co jest mniej dobrze. No ma, to dajmy sobie, żeby tutaj ludzie się mogli budować. Bo tu dalej będzie nasz przemysł raczej. Więc kolejna nazwa dla dzielnicy. I bambaje zaraz montujmy. Nie, bo my dzisiaj musimy montować bambaje. I dzisiaj też bym chciał dobić do tego kolejnego poziomu tutaj, w przemyśle. Dobra, jesteśmy blisko. Tylko przyspieszmy trochę czas jeszcze. I dobijemy do tego. No to w międzyczasie sobie bambaje. Dobra. Tutaj na razie nie. A w ogóle tu się pewnie zrobiły z światła, co nie? No właśnie, tu i tu. Dobra, to wywalamy i lecimy dalej. Dobra. Ciach, ciach. Tak, tu będzie z kolei trochę inaczej ta dzielnica jest zebrana niż ta obok. I tutaj ciach, ciach. Dobra, proszę bardzo, nowa dzielnica powstaje właśnie w tym momencie. Zapraszamy ludność i mieszkańców i tak dalej do zabudowy. Dobra, niech będzie. W ogóle jak się tak zastanowiłem, jakby w końcu się pojawił dodatek z koncertami na PS4, bo jeszcze go nie ma. To ja wiem, jakbym stworzył dzielnicę Ursynów, to wiecie co bym tam montował? Właśnie te tom Ursyno bym nazwał koncerty Dni Ursynowa. To byłoby to, bo zawsze na Ursynowie są Dni Ursynowa i to by idealnie było idealne miejsce tego miejsca. No, też bardzo tu się budować. Przemysł ma małe zainteresowanie, mamy tutaj PGR i tak dalej. Dobra, i tak, więcej miejsc pracy nam nie jest potrzebnych. Teoretycznie to zaczęło na wtedy całkiem nieźle już działać, co jest dobrą nowością. Okej. Okay. Dama. Jeszcze możemy postawić. I jeszcze jeden. Ja nie mogę. I szkółkę. Aha, i tylko trzeba, żeby postawić szkółkę, trzeba postawić płot. Ogólnie z płotów, jak ktoś by nie zauważył, to jeszcze nie korzystamy. Ponieważ płoty przy tych dzielnicach przemysłowych, przy takich bardziej większych to się przydają, ale przy takiej tej małej dosyć ona jest według mnie, więc jakby coś później możemy zacząć się nad tym zastanawiać, ale póki co nie ma sensu. No i nasz autobus właśnie, bo on tutaj ten jedzie sobie, co nie? Można teraz go już tam ciekawiej, sensownie przerzucać.
Zadamy mu kolejny przystanek. Nie chciałbym. O, tu jest całkiem dobry. No dobra. A, ja teraz tędy będzie już jeździć, cisnąć. No w sumie tak, to jest dobry skrót dla niego. Tak, autobusy, ale autobusy autobusami, a bambaje bambajami. I woda wodą. To też. Macie wodę. Macie wodę. Macie wodę. I wy też będziecie mieli wodę. Dobra. No i tak, nasze bambaje będą skręcać w tą uliczkę. I nie mam cisnąć tutaj później. Jest! Czy wy to widzicie? Pojawiły się w końcu po tylu latach. Nie wiem jak oni to długo robią, ale po tylu latach symbol z bambajami. Że droga nie ma końca. Ja nie mogę. No to długo. Chyba dwa lata, nie, no, z rok temu co najmniej. Ja nie mogę. City Skylines, ty upgrade'ujecie poprzednie dodatki. Nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. To jestem zdziwiony, aż bym powiedział. Dobra, no i tak, i tą główną ulicę właśnie będą jeździć sobie bambaje. Tu gdzieś sobie postawimy mnie zajezdnię. Tylko ona trochę kosztuje, więc na razie jej nie buduję jeszcze. Dobra, tu tędy, w ogóle, czekaj. Nie, już myślałem, że można przytrzymać, ale niestety na razie nie. I będziemy później tworzyć normalne jeszcze linie, czy jakieś od punktu A do punktu B. I zaraz może jeszcze taką jedną zbudujemy w sumie właściwie. Tak, tutaj jest minuta odcinka. Na moim zegarku jest 27, co oznacza, że wy macie coś około 37 minut odcinka, no dosyć długo. Tak czy siak, dosyć długo. I nasza dzielnica jeszcze nie wbi- nasz przemysł jeszcze nie wbił kolejnego poziomu. Blisko jesteśmy. O, i za chwilę wbije. Jestem tego przekonany. Za chwilę wbijemy. Dobra. Nie. Chcę gruntową. Dobra, proszę bardzo. Gruntowa droga do usług. Zawsze i nie wszędzie. Dobra, czekaj, bo tu chcę, żeby się coś jeszcze wybudowało faktycznie. Jeżeli tak zmienię, tak, tu coś jeszcze będzie można wmontować faktycznie. I czy tutaj, tak, tu powinno nam wejść spokojnie. Nie pastwiska, pastwiska. O. I tutaj były pszenica. Tak, bo tam normalnie są ziemniaki, a tu będzie pszenica. Mamy 40 tysięcy, dobrze jest. Co oznacza, że możemy postawić nasz budynek bambajowy. Jest niestety poza granicami miasta. No szkoda, bo tu by idealnie pasował, tak? No dobra, możemy go gdzieś postawić. No tutaj do przemysłu też na pewno gdzieś puścimy jakąś linię bambajową przejeżdżającą przez to wszystko czy coś. W sumie jak nawet gdzieś tu może będzie jeździć niedługo, ale dobra, na razie nie będziemy spoilerować. I gdzie by je to postawił, bo to jest duże. W sumie tu mamy taką drogę odjeżdżającą trochę. To można by to jakoś tutaj pociągnąć kawałek. O, dokładnie. I dajmy by na to tutaj, nie wiem, postawić to. O! Mamy kolejny kamień milowy i za chwilę nam się to zgraduje jeszcze. Dobrze. No to będzie dobrym startem, będzie kolejny odcinek będziemy mieli. Czekaj, czy jeszcze powiesz mi, że można zawracać w tym? Nie, tego nie można robić. To byłoby już szczyt szczytów. Jakby to dorzucili. Nie to. Nie to, to i to wyrzuć tutaj. I ten przystanek też trzeba stąd usunąć. Dobra, wypad. No i dobra, no i lecimy z przystankami, czyli tak. No w miarę często będę je montowywać, no co, będę się oszczędzać, tak no. Bambaj to bambaj, musi się zatrzymywać często. Mamy, proszę bardzo. Poziom 5, dostałem 7 trofeum, pełne potencjału. Dobrze, mamy duży słoj, duże pastwisko, fabryka żywności, to w przyszłości. Duże pole uprawne i duży, same dosyć ładnie, mamy plus 28% do wydajności. Minus 40% do zanieczyszczenia, na akurat te zanieczyszczenie trochę trudno. Zobaczmy sobie ogólnie jak mamy. Niewykształceni. Ogólnie mamy 157 przeedukowanych pracowników, to właśnie w warsztacie chyba się edukują, z tego co pamiętam. Dostępne miejsca pracy 144. Potrzebujemy dosyć dużo bardzo wykształconych, dobrze. No bo tych to trudno mi tutaj, to w innych miastach muszą się niestety edukować.
Produkcja jest naprawdę całkiem niezła. Mąki, no plonów oczywiście jest największe, tak? Żeby nie było. Aha, i się robi problem ze śmieciami, z tego co widzę. Ale tu mogę spokojnie podciągnąć do 120, bo jeżeli to jest pełne, to mogę to podciągnąć. Dobra, jeszcze dajmy sobie to. Kolejne nasze składowisko, no wiecie oczywiście, o czym mówię. Tak, bo oni tutaj mają dosyć ciekawy dojazd ci wszyscy. I mamy dosyć centrum recyklingu, ale tak jak mówiłem, bambaje. I tak, i skończymy. Mamy pierwszy przemysł na 5 gwiazdek. Nieźle. Chociaż tutaj w sumie one trochę będą się, no normalnie. Zobaczymy, jak nie będą się tutaj korkować, tak, bo tak mają często te przystanki, to będzie dobrze. Dobra, tu będzie kolejny przystanek. Tu będzie na pewno kolejny przystanek. Tutaj mam jeszcze to jeździ. To nie wiem, jak to pogodzimy ze sobą. Tu będzie kolejny przystanek. Przed skrzyżowaniem, czyli tu. Tu. Czekaj, tu. Tu mówię. Później będzie tu przystanek, bo tu jest przed skrzyżowaniem. Skręcamy i tutaj mamy przystanek. Tu. Okej. I tu będzie kolejny. Dobra, to teraz tak, w drugą stronę. Będzie w miarę podobnych miejscach, ale nie tych samych oczywiście. Bo na przykład będzie tu. Tu, później będzie w tym miejscu. Cisnęła, a on nie zapisał, bo się coś zapisywało chyba, tak. Tak mi się wydaje, bo takie lagi się tylko dają wtedy. Później będzie tutaj kolejny. To trochę się przejedziesz. Tu. I damy ci, no dobra, damy ci już kolejny tutaj właściwie, bo później tutaj kolejny jest trochę dalej, bo tu jest ten autobus. Nie wiem, co z tym autobusem jeszcze zrobimy właściwie, zastanawiam się nad tym. Bo trochę ma w podobnych miejscach przystanki, co ten, co bambaj nasz. Później tu. Mhm. Tutaj. Okej, bambaje już zaczęły wyjeżdżać. W ogóle przysłonimy sobie trochę czas, bo coś to nieźle już jedzie. I tutaj. Dalszy bardzo mamy nowe linie bambajowe. Tutaj nasze pola uprawne dokończymy tylko jeszcze, żeby to ładnie już wyglądało. Czyli tak, tu będą szklarnie. Ciach, ciach i ciach, dobra. No i tak, teraz ustawmy to wszystko. Tu miała być pszenica, tu miała być szklarnia. Dobra, i tu miała być szklarnia. I tu miała być szklarnia. Okej, dobra. Szklarnie trochę inaczej zupełnie wyglądają, co nie? Ale mi się bardzo podobają szklarnie. Tam mam pszenicę, no to powiem wam, że zaczyna to całkiem nieźle wyglądać. A przypominam wam, to będzie się tu dalej ciągnąć, a my dopiero zaczęliśmy naszą dzielnicę tutaj. To. Dobra, na koniec sobie zerknijmy, jak ludzie korzystają z bambajów. W sensie, oj, 80, dużo. Podnieśmy tutaj do 150 tą linię bambajową, a tego nie naprawili, już widzę. I tą tak samo do 150, zobaczymy później w praktyce, jak to będzie wykorzystywane. Tutaj możemy sobie zrobić, żeby mi to nie migało. Proszę bardzo. I mamy falę zgonów, bo faktycznie nie postawiliśmy tutaj żadnego cmentarza w tym mieście. No ma, to postawmy jako ostatni budynek już dzisiaj, bo cmentarz musi być. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Mi się podobał, bo dużo się działo. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zobaczmy sobie idei, to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwonek, aby nie przekapić kolejnego materiału. Z dużych pojazdów dużo zadabiamy i z małych 366, czyli na wyjeździe też zadabiamy coś nieźle. Mamy już zaczęły zadabiać, bo coś się pojawiły. No i na poczcie niestety nie zadabiamy, no. No takie niestety życie. W ogóle, czy poczta działa normalnie? Jeszcze tylko na koniec sobie zerknijmy. Poczta wszystko póki co obejmuje. Czy ona tutaj jest przepracowana? Nie jest przepracowana. Jedyne co to fakt, ciężarówki pocztowe zaczęły być już używane, pewnie pomiędzy sobą puszczają je. No tak mi się wydaje, bo jakoś musi to się przecież ze sobą wszystko sortować. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No mamy tutaj coraz lepszy Industries nam się tu buduje, PGR-y też są. Mamy pierwsze tutaj budynki i nasza piekarnia działa jak może coraz to lepiej. Co nie? Zobaczmy sobie. No właśnie, możemy jeszcze pociągnąć do 115, bo tutaj przecież na pewno multum ciężarówek, o właśnie, jakimiś dziwnymi oczywiście trasami, ale dojeżdżają celu, co nie? Gdzie jest ta ciężarówka? Okej, tu jedzie ciężarówka, z czym ona jedzie? No, widzę, z czym jedzie, tak? To akurat od razu widzę, ale czyli jeszcze jedna tutaj jedzie, dobra. Luknijmy sobie, bo jestem ciekawy, gdzie jest ta druga ciężarówka. Tu jest. Też z plonami. Okej, dobra.
Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trudno się kończyć te odcinki, zawsze się to ciągnie dalej, jeszcze i dalej, i dalej. I deszcz pada. Cześć!